Hejka, witam Was w lekcji pierwszej kursu na gitarę akustyczną. No dzisiaj na warsztat bierzemy utwór zdecydowanie najłatwiejszy, grupa Kult i piosenka Gdy nie ma dzieci. Dosyć znany numer, także myślę, że z przyjemnością spróbujecie się go nauczyć. Nauczymy się tutaj dwóch chwytów, będzie to Amol i będzie E-dur oraz pierwsze bicie się pojawi, będzie wykonywane tylko z góry. Oczywiście tutaj muszę nadmienić, że na początku wiadomo, że te tempo nie będzie jakieś nie wiadomo szybkie, ale nie o to tutaj nam chodzi. Tempo przyjdzie z czasem. Najważniejsza jest dokładność. No to w takim razie powodzenia Wam życzę i przechodzimy do instruktażu. No i zaczynamy od zaznajomienia się z pierwszymi dwoma chwytami. No nie będę ich dokładnie omawiał, bo macie w kursie na stronie alegitara.pl dokładnie opisane, jak te chwyty złapać. Natomiast pokrótce akord Amol, pierwszy palec struna H2, czyli druga od dołu, palec drugi struna D4, czwarty od dołu i struna G3, palec trzeci. No i spróbujmy sobie zagrać każdą strunę po kolei, żeby zobaczyć, czy ten akord jest właściwie chwycony. Możemy na końcu jeszcze sobie wykonać bicie w ten chwyt. Jeśli wszystko nam dobrze wybrzmiewa, to przechodzimy do kolejnego akordu. Jeśli nie, no to próbujemy sobie jeszcze gdzieś mocniej docisnąć. Z tyłu kciukiem mocno dociskamy, żeby tu nam wszystko ładnie wybrzmiało. No i drugi akord, który się w kawałku pojawi, jest to E-dur. Czyli tutaj wystarczy, że z akordu Amol przesuniemy się dokładnie o jedną strunę do góry, także figura pozostaje taka sama. I tu teraz palec pierwszy, prawda, znajduje się na pierwszym progu struny G3, palec drugi na drugim progu struny A5 i palec trzeci na strunie D4, również na progu drugim. Jeśli wyćwiczymy po kolei te chwyty, kolejno, to możemy spróbować wykonać zmiany między tymi chwytami. Najpierw możemy spróbować wykonać je na sucho, czyli Amol, E-dur, Amol, E-dur, Amol, E-dur. Oczywiście w wolnym tempie, na początku Amol, E-dur, wolniutko, Amol, E-dur. Później możemy te tempo spróbować trochę przyspieszyć. Amol, E-dur. Tak, możemy sobie później jeszcze dodać po jednym biciu na każdym akordzie. Amol, E-dur, Amol, E-dur, Amol, E-dur. Jeśli już wyćwiczymy te dwa chwyty, to możemy teraz przejść do nauki bicia. Bicie, jak wspomniałem na wstępie, będzie grane tylko z góry, jednak musimy tutaj zróżnicować bicie wykonywane w struny basowe i w struny wiolinowe. Co to są struny basowe? Struny basowe to są struny 3 od góry, czyli struna E6, A5 i D4, natomiast wiolinowe to struna E1, H2 i G3, czyli basowe, wiolinowe, basowe, wiolinowe. Tak to będzie brzmiało. Tutaj w tej lekcji chciałbym, abyście nie zwracali dokładnie uwagi na to, czy uderzycie w dwie struny, czy uderzycie w trzy struny, czy gdzieś tam powiedzmy szarpnięcie tą strunę, co nie potrzeba. Nie. Ważne tutaj, żeby na razie wyćwiczyć sam nawyk uderzenia w struny górne, w struny dolne. Czyli tutaj prawą ręką, przepraszam, lewą dłonią sobie delikatnie dotykamy strun. Tak, żeby gitara nie wydobywała z siebie żadnych dźwięków, tak, żeby te dźwięki były stłumione. I próbujemy sobie na początku w wolnym tempie. Basowe, wiolinowe, basowe, wiolinowe, basowe, wiolinowe.
Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Basowe, wiolinowe, basowe, wiolinowe. Później, jak już te tempo będzie nam w miarę wychodziło, to możemy sobie troszeczkę te tempo zwiększyć. Basowe, wiolinowe. Tak to będzie wyglądało. I teraz spróbujmy połączyć to z chwytami. Czyli pierwszy chwyt, akord A-moll. I próbujemy. Basowe, wiolinowe. Basowe, wiolinowe. Basowe, wiolinowe. Raz i dwa, i trzy, i cztery, i jeszcze raz. Raz i dwa, i trzy, i cztery, i teraz przechodzimy z akordu A-moll do akordu E-dur i to samo. Basowe, wiolinowe. Raz i dwa, i trzy, i cztery, i. Czyli wychodzi na każdym akordzie po 8 uderzeń. Policzmy sobie A-moll. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I E-dur. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I na zmianę gramy te akordy, tak? Akord A-moll 8 uderzeń, akord E-dur 8 uderzeń. A-moll, E-dur, A-moll, E-dur, A-moll, E-dur. Na zmianę. Zagram to może troszeczkę w szybszym tempie. Raz i dwa, i trzy, i cztery, i raz, i dwa, i trzy, i cztery, i raz, i dwa, i trzy, i cztery, i raz, i dwa, i trzy, i cztery, i. I oczywiście tutaj, jak wspomniałem na początku, nie jest dla nas ważne, nie wiadomo jakie tempo. Kawałek jest wiadomo, bardzo szybki, ale do tego tempa musimy stopniowo sobie dojść i się tym nie ma na początku co przejmować. Spróbuję teraz do tego dołożyć słowa. Oczywiście nie będę tutaj śpiewał, bo by tutaj zaraz byście mi uciekli, dlatego spróbuję to powiedzieć bardziej wierszem, tak? Nie będzie to śpiew, a bardziej taka recytacja. No to próbujemy podłożyć słowa, podbicie. Jedna flaszka, druga flaszka i też trzecia, kurde, belele ci dom stoi zupełnie pusty. Nocą kurzą się dookoła rupiecie, wracamy chwiejnym krokiem po okrążeniu nad ranem, po schodach na piechotę. Raczej rady nie damy, wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. To już w sumie wszystko w tej lekcji. Zapraszam Was już teraz na lekcję kolejną, ale zanim do niej przejdziecie, to oczywiście to, o czym mówiłem we wstępie przed kursem, musicie tą lekcję dobrze sobie wygrać. Nie mówię tutaj zaraz, żeby zagrać kawałek w oryginalnym tempie, ale żeby to było dokładne, wypukane i żebyście nie mieli z tym problemu. Wokal traktuję tu jako dodatek. Najważniejsza jest dla mnie tutaj technika gitarowa. Pozdrawiam.